Siema, tematem dzisiejszych zajęć będzie wypełnienie szkodliwej przestrzeni w komorze korbowej. I w przypadku Mińska 125 mamy do czynienia z takimi otworami. Otworów jest 4 z jednej i z drugiej strony. No i trzeba będzie w przyszłości dorobić tutaj podkowę. To wszystko kiedyś pokażę. Na razie zajmiemy się tymi 4 otworami. Wypełnimy je za pomocą bardzo lekkiego drewna, jakim jest balsa. Prawdopodobnie na świecie nie ma nic lżejszego, jeżeli chodzi o drewno. Jest bardzo lekka, no nie mogę pokazać jak bardzo, nawet nie mam pomysłu jak to zrobić. Tak dla porównania jest 2 razy lżejsza od korka, no, czyli bardzo lekkie. Tak, dokonujemy pomiaru. Jakieś 18. Te otwory są różne, tu mamy 19. 18,5. No ale możemy przyjąć, że 18. I grubość 19. No, 19. Warto zadbać o to, żeby koniec tej balsy jest idealnie równy, znaczy gładki, żeby nie było kraterów. Później będziemy to impregnować żywicą epoksydową, to żeby to było równe, żeby tej żywicy poszło jak najmniej, żeby to dobrze zaimpregnować. Jak zaczniemy równać tą żywicą, to będzie to cięższe niż by musiało być. Tak. To jest wygładzone. Teraz jeszcze raz sobie przypomnę, 19, no to ja tutaj dam z naddatkiem na ogróbkę, powiedzmy 22 mm. Zaciskam, żeby mi się nie przestaliła i odznaczam w ten sposób. I teraz po tym śladzie, które zrobiłem, docinam to nożykiem ostrym. Drewno jest miękkie, bez jakichś specjalistycznych narzędzi typu jakieś piły można to dociąć. Ślad może nie będzie idealny po cięciu, ale zostawiliśmy naddatek na obróbkę, to sobie to dopiłujemy. Mam krzywo i ci klinuję. No, tak to wychodzi. To jest ten naddatek, żeby sobie to później wyrównać. Grubość jest 19, to możemy przyjąć, że 18 będzie idealnie. Wałek taki z balsy można kupić na portalu aukcyjnym, można kupić w sklepach modelarskich. Ostatnio sprawdzałem, to na Allegro kosztuje 18 zł, taki odcinek
jednego metra. To jest około 18 zł plus drugie 18 wysyłka. Także jak komuś niepotrzebny cały, to można poszukać gotowych takich wypełniaczy. No ja mam taki o średnicy 20 mm, także troszeczkę muszę to szlifować. Na papierze ściernym przy odrobinie cierpliwości można to wyszlifować. Milimetry, papier dość gruby, a drewno miękkie. No. Poprzez szlifowanie osiągnąłem zamierzony wymiar. Tak wygląda to wypełniacz. To już całe statko gotowe do dalszego etapu, czyli zaimpregnowania. Teraz przystępujemy do impregnowania. Taki sobie tu zestaw wymyśliłem, że na igłach mam stare igły do strzykawek. To na takich igłach zamocuję te wypełniacze, a kwantyka. Czemu tak? Dlatego, że będę miał dobre podejście. Nie zabrudzę sobie żywicą wózka warsztatowego i z każdej strony będę mógł to elegancko zaimpregnować. A druga rzecz, że najważniejsza jest ta część i ta, bo ta się schowa i to przebicie akurat jak nie będzie zaimpregnowane, to tam dojdzie klej. Także powinno być. Do zaimpregnowania używa się żywicy epoksydowej. Ja kupiłem taką z sklepie modelarskim, kosztowała 12 zł. Zastanawiam, w jakich to proporcjach mam na to zapisane. Łopata na wiadro. Gdzie no bliskie to nie ma nic napisane. Może działa drzewiące na oczy i skórę. No jakie mi odkrycie. No nic, no jakoś tak. Jak to mawia kolega, trochę na oko plus coś od firmy. Myślisz, starczy, czy jeszcze? No, jeżeli się dorobi, nie? No. Zobaczymy, na nie starczy. Jak u szwagrów, no to tyk. Przed robotą. Bez skryptu reklamy. Mogłem to wymieszać, ale ja muszę się w sumie straconego, nie? Wstrząśnięte, niezmieszane.
Co, jest po twojej imieniu chyba mało? Dobra, będziemy szaleć, bo... Może się okazać, że... Śmierdzi trochę jak kocia kupa. Myślę, że kocia kupa mogłaby dać gorszy efekt. O-o. Emocje jak na grzybobraniu. Wygląda na to, że mamy gości. Zawsze można coś pobzykać. No, jak jest za grubo, to w ten sposób zostawiamy do odcieknięcia, żeby tutaj dodatek na średnicy się nam nie zrobił i analogicznie postępujemy w przypadku reszty wypełniaczy. Zalek po pracy, jeżeli ktoś chce odzyskać, to można umyć. Ja to robię w acetonie po żywicy poliestrowej, dało się domyć. Podejrzewam, że po epoksydowej też się umyje. Jeżeli nie, na pewno was o tym poinformuję. Do przyspieszenia procesu można użyć czegoś, co wytwarza ciepłe powietrze. Ja używam takiej suszarki, mam ją przeznaczoną już na tylko na czynności garażowo-warsztatowe. Patyczków do uszu oczyszczam, nie wiem czy to widać, może tu oczyszczam otwory, w które będziemy montować korki wypełniające. Koreczki mam już grubsze, już przytknięte. Przystępujemy do smarowania klejem części.
Tego kleju nie nakładamy jakoś nie wiadomo jak dużo, bo to wypłynie, to jest raczej ciasno spasowane. To w zasadzie symbolicznie. Nadmiar usuwamy czymś zdecydowanym ruchem. W przypadku reszty otworów postępujemy analogicznie.